No dobra. Na początek taki trutok. Jestem wyrachowanym skurczybykiem, bo gdy zobaczyłem, że ten serial, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy, znajduje się na pierwszym miejscu na polskim Netflixie, postanowiłem, że obejrzę go i zrobię materiał. Ja wcale nie stronię od filmów i seriali przeznaczonych przede wszystkim do kobiet, bo można zawsze znaleźć w nich coś ciekawego, jakieś ciekawe tematy, jakąś ciekawą realizację, nawet jeśli trzeba szukać ich w grubych okularach, bo zawsze coś tam fajnego może się znaleźć. Tutaj jednak w tym przypadku oprócz pięknych ludzi, pięknych widoczków w centrum Paryża jest tych rzeczy niewiele, ale teraz przejdźmy do szczegółów. Rozmawiamy sobie o dziesięcioodcinkowym pierwszym sezonie serialu Netflixa Emily w Paryżu, czyli Emily in Paris, w roli Emily Cooper. Lily Collins, a serial jest autorstwa. Twórcą tego serialu jest Darren Star, Gość, którego kojarzyć można z takimi tytułami jak Seks w Wielkim Mieście czy oryginalne Beverly Hills 9210. A więc od początku było wiadomo, z jakim tytułem będziemy mieli do czynienia. Ale o czym jest ten serial? Emily, która jest marketing executive'em, przyjeżdża z agencji z Chicago do Paryża, aby koordynować przejęcie tej francuskiej agencji Savoir przez Amerykańskiego giganta e, i aby wprowadzić tam amerykańskie zasady kontaktów z klientami oraz amerykańskie wartości biznesowe. Francuska agencja została przejęta przez tą amerykańską, więc Emily ma pełnić rolę takiego łącznika, który łączy to amerykańskie wyobrażenie z francuskim. Jednak bardzo szybko okazuje się, że jej rola jest zupełnie inna i że jest traktowana jak zwykła pracownica, i jeszcze bardzo szybko popada w niełasne. Sylwii, czyli szefowej tej agencji francuskiej i musi radzić sobie z jej kaprysami i z tym jak Sylwii podchodzi do samej Emily i jej podejścia do marketingu, tego nowego marketingu związanego głównie z social mediami. Ale kim tak naprawdę jest Emily? Jaka jest Emily? Co lubi robić w wolnym czasie? Co lubi jeść? Jakie czyta książki, jakie ogląda filmy, czy je kanapkę z nutellą? czy kanapkę z nutellą i masłem? Czy ogląda Gwiazdne wojny od mrocznego widma czy od nowej nadziei? Tego nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę nic, i od razu wyrasta nam bohater śliczny, bohater, który chce pracować, który poza pracą nie widzi za bardzo dla siebie miejsca, ale bohater nijaki. Wiemy tylko tyle, że ma chłopaka nudziarza, którego bardzo szybko musi się pozbyć, żeby ta paryska, francuska przygoda mogła rozkwitnąć, a gdzieś tam w trakcie sezonu dowiadujemy się, że wychowała się na przedmieściach, a jej mama uczyła w szkole średniej matematyki i to w sumie tyle. I teraz pojawia się takie pytanie: no bo skoro nasza główna bohaterka nie jest zbyt ciekawa, no to jak cały świat i pozostali bohaterowie? No i dzięki temu cały serial mają być ciekawe, nie da się. I oczywiście głównym wątkiem fabularnym jest trójkąt miłosny. Mamy naszą Emily, która rzucona została w zupełnie nowy dla siebie świat. Mamy Gabriela, utalentowanego, młodego szefa kuchni, który ewidentnie lubi naszą Emily. Mamy też Camille, która jest artystką, która. Handluje dziełami sztuki, która jest bardzo miłą dziewczyną, która przyjaźni się z naszą Emily, a jednocześnie jest dziewczyną Gabriela. Bardzo dziwne jest to, że nasza młoda Amerykanka przyjeżdża do Paryża, i oczywiście świat stoi przed nią otworem. Wszyscy nasi bohaterowie również są piękni, młodzi, z samymi sukcesami. Przecież to jest tak oczywiste, prawda? I tak naprawdę, oprócz samych białych, e, pięknych, młodych ludzi, nie mamy tutaj żadnej różnorodności, no bo mamy wyłącznie dwie inne postacie. Mamy czarnoskórego Juliena, który jest asystentem w agencji marketingowej i który prawdopodobnie jest gejem. Oczywiście. Mamy też Mindy, czyli szaloną, roztrzepaną przyjaciółkę naszej Emily, która jest Hinką, która jest z bogatego rodu, z rodu króla suwaków, ale która chciała się uwolnić spod jego rządów, bo zaplanował ojciec, zaplanował jej całe życie i przyjechała do Paryża aby stać się wolną i zostać nianią. Oprócz tych wymienionych postaci mamy samych stereotypowych Francuzów. Niezależnie czy to Antoine, Mathieu czy Thomas, wszyscy są perwersami, którzy myślą wyłącznie o seksie, którzy są niesamowitymi snobami, którzy myślą, że Francuzi są najlepsi, że francuska kuchnia, francuski film, francuska kultura są najlepsze i nie wyobrażają sobie, co taka Emily może robić tutaj, jak może się dostosować do tego życia. I właśnie to wybija się na pierwszy plan to stereotypowe potraktowanie Francuzów. Francuzi są snobami, Francuzi ciągle myślą o seksie, Francuzi są niegrzeczni, Grzeczni, Francuzi cały czas mówią ci wprost w twarz to, co o sobie myślą, a nie myślą najlepiej, yy, i nie widać tutaj żadnej pozytywnej postaci poza naszą dwórką bohaterów tak naprawdę Emily, Gabrielem, Kami i Mindy. Oczywiście serial jest piękny, mamy tutaj mnóstwo Paryża, tego starego Paryża, mnóstwo kamienic, mnóstwo knajpek, mnóstwo kawiarni, kultowe miejsca znane z różnych filmów, seriali, książek, literatury. Przewijają się gdzieś w tyle nazwiska sławnych filozofów i poetów, pisarzy. Poza tym mamy piękną wieś, na którą nasi bohaterowie w jednym odcinku wyjeżdżają, mamy Winnice, zameczki. Ale tak naprawdę całość jest niezwykle nudna. Tak naprawdę Emi nie ma żadnego poważnego problemu. W swoim życiu chyba w ogóle. Bo jej jedynymi problemami jest to, jak uzyskać w wedrzeć się we właski swojej szyfowej Sylwii y i jak tu lawirować pomiędzy romansem z Gabrielem a przyjaźnią z Kami. I to właściwie tyle. Nasza bohaterka. Mówi nam cały czas, że jest zagubiona, że przyjechała tu i nie wie co robić ze swoim życiem, ale jeśli twój zły dzień wygląda tak, że jesz bagietkę, zajadasz ser siedząc na ławce w słonecznym Paryżu gdzieś w okolicach pól elizejskich, no, to ewidentnie wskazuje, że wszystko w twoim życiu jest takie, jak być powinno. Jest to serial komediowy, więc oczywiście musimy tutaj zahaczyć o temat humoru. Opiera się wyłącznie o te zgrzyty pomiędzy bogactwem, przepychem, brakiem szyku, a seksem. Dla przykładu: Dwa żarciki. Żart o kupie. Na początku sezonu Emily, kilkukrotnie wychodząc z mieszkania, wdepnęła w psie odchody. Okazuje się jednak, że perfumy, aby pachniało, pachniały cudownie, muszą łączyć w sobie coś pięknego i coś okropnego. Jak mówi nam jeden z, jedna z postaci, aby stworzyć ten konkretny zapach, użyto tych samych molekuł, które znajdują się w odchodach. I to jest żart. Dodatkowo, jeśli chodzi o ten wszechobecny seks i żarty z nim związane. Apogeum. W jednym z odcinków nasza trójka, czyli Emily, Gabriel i Kami, wyjeżdżają na wieś do rodziców naszej Camille, bo okazuje się, że Kami jest dziedziczką pewnej małej winnicy w szampanii, więc jadą do rodziny, aby się zapoznać. I podczas jednej kolacji okazuje się, że Gabriel przygotował kilka dań. Jednym z tych dań jest bakłażan. Czyli w emoji symbol penisa, ale Emily jest uczulona na bakłażana, więc go nie spróbuje. Jednocześnie Gabriele przygotował potrawę zwaną cock-eu, czyli to jest taka potrawka z kurczaka robiona na winie. I dla zdrobnienia wszyscy mówią na tę potrawę kok, czyli po angielsku kutas. Więc Emily nie zje bakłażana, ale może spróbować. Wiecie czego? Gabriela. Tak wyglądają właśnie w tym serialu żarty. Była też próba tworzenia żartów językowych, bo Emily przyjeżdża do Paryża nie znając francuskiego. Jednak z jakichś dziwnych powodów bardzo szybko porzucono ten temat i to jest bardzo częsty motyw wracający w tym serialu, bo tak samo robią z postaciami. Postacie, które na początku wydają się dosyć ważnymi, po dwóch scenach znikają i nie mówi się o nich już w ogóle. Wracając na moment do Emily. Emily zajmuje się przede wszystkim social mediami dla luksusowych brandów. Staje się w pewnym momencie także influencerką na Instagramie, bo relacjonuje swój wyjazd, swój pobyt w Paryżu i ludzie zaczynają ją śledzić. Nie ma to jednak absolutnie żadnego przełożenia na fabułę, nie wiążą się z tym żadne problemy, tylko taki, że staje się coraz bardziej popularna i marki chcą ją, a nie jej agencję. I to w sumie tyle. Podsumowując, Serial Emily w Paryżu to serial kolorowy, momentami zabawny, przedstawiający w bardzo ładny sposób sam Paryż, ale jednocześnie robiący coś bardzo złego z postaciami, bardzo je archetypizując, bardzo skłaniając się bardzo mocno w stronę stereotypów i popychając fabułę w najprostszy sposób z możliwych, a gdy właśnie nas, nasze postacie się nie rozwijają. Nasze postacie są niezwykle mdłe. Nie możemy oczekiwać, że serial będzie dobry. Oczywiście, nie mówię, że źle się bawiłem oglądając Emily w Paryżu, bo kilka razy się uśmiechnąłem. Z kilku żartów można było wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski, jednak jest to suma wszystkich stereotypów, jakie na temat Francuzów stworzyli Amerykanie. Więc nie ma tutaj naprawdę tego, co chcielibyśmy zobaczyć, prawda? Jest sobie bohaterka, która przyjeżdża do Paryża na rok i chcemy zobaczyć, jak ona żyje, ale przez pryzmat tego prawdziwego życia, nie życia stworzonego w głowie prawie 60-letniego producenta tego serialu. wiem, się przyzwoicie, aczkolwiek w bardzo wielu momentach łapały mnie drgawki cringe'u, a nie chcę tego, jeśli oglądam serial komediowy i jeszcze serial prowadzony w tak pięknym, Mieście jak Paryż. Przynajmniej jak jego centrum. A więc to moja opinia na temat serialu Emily w Paryżu, a teraz kolej na Was. Mam nadzieję, że tłumnie przyszliście oglądać ten film, jak sugerowałyby statystyki Netflixa. Dajcie znać, co sądzicie o tym tytule, dajcie znać, co sądzicie w ogóle o takich serialach, które masowo zasypują w tym okresie bardzo specyficznym Netflixa. No i czekam na Was w komentarzach, podyskutujmy sobie, zaglądajcie do innych materiałów. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.